Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z choinką jeszcze w tle, u kogo choinka, ręka do góry. Ja dzisiaj, słuchajcie, pokażę wam dość małe, ale jednak zakupy z Sinsay. Większość rzeczy z wyprzedaży, no i co? Niektóre mogę zmierzyć, także haul, mierzymy. Zaczynamy. Trzy rzeczy, których mierzyć nie będę, ponieważ jedna to piżama, a kolejne dwie to nie są takie rzeczy ubraniowe dla mnie, więc już wam pokazuję, od nich sobie zaczniemy. Pierwsza sprawa, koszulka dla mojej córeczki z regularnej oferty. Ona nie była na wyprzedaży, jej cena to 12,99, rozmiar 116. No i zobaczcie, ona jest z takim pięknym psiakiem dalmatyńczykiem. Proszę bardzo, w paseczki. Także taka oto koszulka. Powiem wam szczerze, że naprawdę materiał wydaje się być bardzo fajny, bardzo solidny, taki gruby, no więc powinno się ją dobrze użytkować. Kolejna rzecz to dywanik. Polowałam na dywanik taki fajny, różowiutki, przepiękny miał odcień za 10 zł, ale niestety zanim skompletowałam koszyk, to już został wyprzedany, więc zdecydowałam się na dywanik łazienkowy z takiej regularnej oferty, gdzie też moim zdaniem ceny są naprawdę świetne, bo taki dywanik kosztuje 15,99, ma świetny napis, zobaczcie, take it off. Także tak. Ma troszkę inną strukturę, to znaczy myślałam, że będzie bardziej taki, wiecie, ręcznikowy, a on jest tutaj taki, ja wiem, no taki miś. O, na pewno to widzicie. I z tyłu mamy antypoślizgową taką powłokę. Jest dość gruby, powiem wam szczerze. Także no mam nadzieję, że nie będzie mi haczył o drzwi i przejdzie pod tymi drzwiami. Ale słuchajcie, mimo wszystko 15,99. Mam dwa takie większe dywaniki. Niestety u nas one nie zdają egzaminu, są za duże, więc muszę zdecydowanie rozglądać się za takimi mniejszymi. Także proszę bardzo. To kolejna rzecz. I dalej, moi drodzy, mamy piżamkę. Ja ją może szybciutko odetnę, żeby pokazać wam po kolei bluzkę i spodenki. I teraz tak, kochani, regularna cena piżamki to 40 zł, a kosztowała ostatecznie, czyli na wyprzedaży, chyba 30, więc niewielka różnica, ale zawsze coś. I mamy, słuchajcie, tutaj, o, spodenki sobie przytrzymam. Mamy tutaj taki top, t-shirt na górze, proszę bardzo. On jest, słuchajcie, w takie prążki, zobaczcie. Materiał jest dość cienki, bardzo taki przyjemny, ale czekajcie, sprawdźmy skład, bo przyznam szczerze, że nie przeczytałam go na stronie. Więc zaraz się dowiemy. Powiem wam szczerze, że troszkę wtopa, bo sądząc po w ogóle materiale i pod ręką, myślałam, że jest to jednak wiskoza, ale no niestety 95% poliestru, więc no, jeżeli nie lubicie poliestru, to oczywiście wam go w tym przypadku nie polecam. I teraz tak, mimo wszystko abstrahując już, mam rozmiar, słuchajcie, S. No i tak jak powiedziałam, to jest góra, ale prześwietne są do tego, słuchajcie, spodenki, trochę na styl bokserek męskich. Tutaj mamy, zobaczcie, taką gumkę, proszę bardzo. Dalsza część materiału to jest znowu ta zwiewna, taka tkanina jak w przypadku t-shirtu. Tak jak mówię, ta piżamka nie jest gruba, więc będzie idealna też w takie cieplejsze miesiące. Także hop! Mamy piżamkę. Kolejna rzecz, którą mogliście u mnie widzieć nie jeden raz. Otóż, słuchajcie, jakiś czas temu w regularnej cenie, czyli za 50? Tak, za 50 zł kupiłam sobie taki fajny, oversize'owy, beżowy sweterek z dekoltem w serek. On jest z takiej grubszej dzianiny, powiedzmy. I teraz moim oczom ukazały się wyprzedaże tego sweterka. Jest on obecnie za 30 zł, więc zdecydowałam się dobrać jeszcze taki sam w odcieniu szarym, bo naprawdę genialnie mi się, słuchajcie, nosi ten sweterek. Także wskakuję z niego i już wam pokazuję, jak wygląda. I słuchajcie, zanim pokażę wam, jak ten sweter leży, to pokażę wam ten, który mam. I mam go naprawdę już kilka ładnych miesięcy, przeżył sporo prań, zobaczcie, prezentuje się naprawdę cały czas bardzo dobrze, strasznie go lubię. On nie ma perfekcyjnego składu, powiedziałabym nawet, że wręcz przeciwnie, jest tragiczny, ale naprawdę przyjemnie się go nosi, więc tak. Jeżeli chodzi o spodnie, to są też spodnie z Sinsay, to jest Manfit czy coś takiego. Także tak, moi drodzy, proszę bardzo, sweterek wygląda w ten sposób, oczywiście ja go lubię sobie tak też o tu, wiecie, wcisnąć w spodnie. Super, jest naprawdę, bardzo, bardzo go lubię. Jest tak przyjemny, słuchajcie, jest genialny. No a teraz za 30 zł tym bardziej.
Zrobiłam sobie przebiórkę w takich t-shirtach po domu i naprawdę mam spore braki. Sporo musiałam już wyrzucić, pozbyć się, bo były na przykład mocno zniszczone i sfatygowane, więc potrzebuję nowych. I słuchajcie, bardzo polubiłam ten t-shirt z myszkami Miki. Tutaj jest ich tak dużo, on jest taki oversize'owy i stwierdziłam, ok, skoro dorwałam go w Sinsay, to poluję na coś takiego w innym wydaniu. No i słuchajcie, udało mi się na wyprzedaży za 15,99 bodajże wyrwać t-shirty, które wcześniej były, ten akurat, po 30 zł. I to jest, słuchajcie, też jakaś disneyowa seria, Alicja w Krainie Czarów. No ja wiem, słuchajcie, no mam 30 lat, ale wiecie co, po domu taki t-shirt, czy nawet jakiegoś luźnego vloga Wam nagrywam, to można sobie narzucić i naprawdę świetnie się w takich t-shirtach czuję. One też są super, bo są dłuższe, więc wiecie, w domu, do leggingsów i mamy zasłonięty tyłek. Dobra, wskakuję z niego i sprawdzamy. I mam go już na sobie i muszę Wam przyznać, że ta tkanina, ta bawełna jest troszeczkę inna. Jest taka bardziej mięciutka niż ten t-shirt właśnie w myszki Miki, który tak często ostatnio też mogliście widzieć. I tym razem, słuchajcie, bo tamten t-shirt wzięłam w rozmiarze M, był taki naprawdę spory, ale ten jest w rozmiarze S i powiem Wam szczerze, na długość jest identyczny jak tamten, ale na szerokość jest węższy, więc dobrze, że wzięłam S-kę, a nie M-kę. No w M-ce po prostu bym pływała. I zobaczcie, zakrywa perfekcyjnie ten t-shirt tyłek. Oczywiście możecie sobie go też wykorzystać do takich, o, stylizacji, proszę bardzo, jeżeli potrzebujecie takiego luźnego t-shirtu, luźnego stroju. No moim zdaniem naprawdę fajna sprawa i mówię Wam, tak mięciutki materiał, jestem bardzo ciekawa, jak będzie po praniu. Przepraszam, że tak zerkam w podgląd, ale ja te rzeczy po prostu, wiecie, kupiłam na oko, jeszcze ich nie mierzyłam, ale byłam przekonana, że będą pasowały i tak teraz po prostu sprawdzam, jak to wygląda. No, także mamy, słuchajcie, t-shirt z Alicją w Krainie Czarów. Dobra, i kolejny, ostatni, ostatnia też to jest już rzecz, to t-shirt ze Snoopim, ale zobaczcie, tutaj z przodu nic się kompletnie nie dzieje, nic a nic, jednakże mamy informację look at my back, także proszę bardzo, patrzymy na tył i mamy Snoopiego, przesłodki, przeuroczy t-shirt. Wydaje mi się, że ten będzie nieco krótszy, również wzięłam w rozmiarze S, czyli tutaj już nie przeginałam z tym rozmiarem M, żeby, mówię, nie pływać w tych t-shirtach. I również pierwotnie kosztował 30 zł, ja go dorwałam za 15,99. Dobra, wskakuję w niego i sprawdzamy. I moi drodzy, jestem. Tak wygląda, zobaczcie, no jest krótszy, zdecydowanie jest krótszy. Powiem Wam szczerze, że M-ka też by nie była zła. Przede wszystkim byłby dłuższy, no i tutaj, ale nie, nie byłaby zła M-ka. Także jeżeli Wam zależy na takim bardziej, tak jak tamta bluzka w dłuższym t-shircie, to po prostu rozmiar większy sobie możecie śmiało wziąć, o ile jeszcze są. Będę podlinkowywać Wam te rzeczy, to zobaczę. No to tak, to ten tak do leggingsów średnio, ale słuchajcie, po domu, wiecie. Także cyk, proszę bardzo, o, i mamy naszego pieska na plecach, super, naprawdę, i też taka mięciutka, przyjemna bawełenka, no mówię, dużo większa niż tamten t-shirt, więc widzę, że to naprawdę różnie w Sinsay bywa, różnie to szyją z różnych materiałów, no, dobra. I już, moi drodzy, jestem w moim pierwotnym stroju, w którym zaczynałam do Was mówić, także w nim zakończę ten film. To całe moje zakupy. Mówię, nie jest tego dużo, ale to są rzeczy, które naprawdę wiem, że mi się sprawdzą, których naprawdę potrzebowałam i tak jak mówię, ja naprawdę sukcesywnie pozbywam się rzeczy. U mnie nie ma litości, to znaczy ja jeżeli czegoś nie nosiłam rok czy dwa, to wiem, że ja już tego nie założę, czy z czegoś, powiedzmy, wyrosłam, czy no, cokolwiek, słuchajcie, coś się zniszczyło, po prostu out. Ja sprzątam często w swojej szafie, naprawdę sprzątam często, bo ja nie lubię mieć nadwyżek ubrań i ja się wtedy nie mogę odnaleźć, źle się z tym czuję, także ostatnio też poszalałam troszeczkę na Vinted, posprzedawałam sporo rzeczy, więc mam czyste sumienie, że doszły jakieś nowe i to naprawdę Wam bardzo, bardzo mocno polecam, czyli na bieżąco sobie segregować, bo niekiedy naprawdę trzymam, słuchajcie, takie rzeczy, nie wiem, naprawdę nie wiem po co. Dobra, nie gadam już, kończę, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, koniecznie dajcie znać, czy Wy też tak
malutko poszalałyście na wyprzedażach tak jak ja, czy może jednak bardziej Was poniosło. No ja, jak widzicie, tylko ten sklep i jedna bluza z Massimo Dutti i koniec. To jest, słuchajcie, mój bilans wyprzedażowy, jeśli chodzi o ten sezon. Tymczasem ja Wam dziękuję pięknie za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, to niezmiennie zachęcam Was do tego, żebyście mnie zasubskrybowali. Dodaję dla Was bardzo, bardzo regularnie filmy, a mianowicie 3 razy w tygodniu, wtorek, czwartek i sobota, dlatego no, na pewno każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Staram się naprawdę, żeby rzeczy były różnorodne, różnorodne filmy, żeby dla każdego po prostu było coś miłego. Tymczasem pięknie Wam dziękuję. Na Instagrama również Was odsyłam, tam jestem z reguły codziennie, tam też najłatwiej mnie złapać. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach.